przypadku zdarzenia. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu pociągów na linii warszawskiej kolei dojazdowej. Zablokowane są teraz tory w obydwu kierunkach. Słynny neon padł ofiarą hejtu. Właściciele Muranowskiej Klubu Księgarni Radio Telewizja proszą o wsparcie zbiórki na naprawę ozdoby, która została uszkodzona przez wandali. Będziemy to zgłaszali, dlatego że mamy nagrania i staramy się z tych nagrań z monitoringu wyłuskać.